I take you down, would you really hold me down and be your best friend? No, dobre kilka lat temu z Jackiem, z Marcinem, czyli z moimi wspólnikami, zastanawialiśmy się w sumie trochę nad pomysłem na takie życie zawodowe. Wszyscy pracowaliśmy na etatach w tym momencie. Chcieliśmy zacząć robić coś po godzinach. Wymyśliliśmy sobie, że założymy kawowy e-commerce, których już wtedy było sporo na rynku. Mieliśmy na to własny pomysł. Zajęliśmy się mocno kawą speciality, ekstrajem do kawy. Start był taki tradycyjny, czyli garaż i mieszkanie, które służyło za biuro, komputer, drukarka, program do faktur. No, pierwsze miesiące były dość trudne i powolne. Pamiętam marzec 2013, czyli nasz taki pierwszy pełen miesiąc. To było 17 zrealizowanych zamówień w sumie, z czego potem jak sprawdziliśmy, to 14 to była rodzina i znajomi. No i teraz jesteśmy tutaj, kilka lat później, będąc w sumie największym kawowym e-commerce'em w Europie Środkowo-Wschodniej. Ja zawsze lubiłem rozwiązania od Google'a, używałem Gmaila, dysku, kalendarzu znacznie wcześniej niż używaliśmy tego firmy, więc pewnego dnia postanowiłem, że spróbuję zaimplementować to rozwiązanie do naszej organizacji i w weekend po zamknięciu biura postanowiłem przenieść wszystkie dane z dotychczasowych rozwiązań. Dużo naszych pracowników pracuje mobilnie, więc istota jest taka, żeby mieć dostęp do danych możliwie wygodnie. A to w tych rozwiązaniach bardzo sobie cenię, to, że można pracować na komórce, laptopie, z różnych urządzeń, w różnych miejscach, tak naprawdę w czasie rzeczywistym edytować różne dokumenty, jest to dla mnie fantastyczne. W CoffeeDesku jestem odpowiedzialna za obsługę klienta. Pracujemy w dziale w 5 osób. Z jednym klientem zajmuje się kilka osób. Dzięki temu, że wszyscy mają wgląd do jednego pliku, który jest edytowany na bieżąco przez wiele osób, no nie mamy problemu, nie musimy się między sobą kontaktować, bo każdy już widzi to samo. Prezentacje Google też są bardzo fajnym narzędziem. Był taki fajny case, gdzie kończyliśmy prezentację, która już była prezentowana u klienta. My ją robiliśmy na miejscu w biurze, robiliśmy ostatnie slajdy i poprawialiśmy, co tam było do poprawienia, a prezentacja już leciała u naszego kontrahenta na miejscu. Oczywiście jest esencja całego Google Streeta, tak? Bo o to w nim chodzi, tak? Łatwo i szybko.